Na program zaprasza Bonimet, producent naturalnej witaminy C. Kolejne pytanie, które do nas spłynęło, dotyczy przeziębienia. Po środkach na przeziębienie, takich z apteki, bez recepty, bardzo źle się czuję i nie mogę brać zwolnienia. Czy jest skuteczna terapia ziołami? Zioła dobrze sprawdzają się w chorobach przeziębieniowych, zwłaszcza że leki syntetyczne często, tak jak tutaj słuchacz, pacjent przedstawił, mają działanie niepożądane, zwłaszcza gdy ktoś ma jakieś problemy żołądkowo-jelitowe już wcześniej. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim ja stosuję, zalecam taki areozol, który ma w swoim składzie propolis, oczar wirginijski, olejki eteryczne w swoim składzie. Recepturę tego preparatu postaram się tu Państwu na rysunku pokazać. I dlaczego ten aerozol jest taki skuteczny, dlaczego jest taką pierwszą linią obrony? Dlatego, że działamy nim, możemy działać nawet i co godzinę, co dwie godziny podawać go doustnie. Ja wszędzie go zawsze ze sobą zabieram, dlatego, że takie zestawienie jest świetną sprawą na początku choroby. I czasami się tak zdarza, że jak takie coś zastosujemy, to choroba się po prostu nie rozwinie. To jest jedna sprawa, ale gdy na przykład mamy już do czynienia z gorączką, gdy pacjent zaczyna gorączkować, jak tą gorączkę obniżyć? Oczywiście pamiętajcie Państwo, nie obniżamy każdej gorączki. Jak ktoś ma 37, 38, 38,5, 39, jak jest młodą osobą, to nie jest jeszcze wielki problem. Jak dobrze to znosi, raczej się nie obniża tej gorączki, dlatego że gorączka to jest stan organizmu, gdzie on walczy. Jak walczy, to nie obniżajmy tej temperatury, żeby on walczył skutecznie. Temperatura jest potrzebna do walki skutecznej z chorobą. Zatem jak trzeba ją obniżyć, to ja zalecam taki preparat na bazie połączenie kwiatostanu lipy z ekstraktem z kory wierzby. Takie połączenie to jest takie najlepsze przeciwgorączkowe działanie, ale też stosuję preparaty ziołowe pod postacią czy kropli, czy naparu. A najczęściej zalecam pacjentom, żeby naparzyli sobie mieszankę ziołową, w którym skład wchodzi poziom prawoślazu, babka lancetowata, lipa, tymianek, owoc, liść maliny. Taką recepturę zresztą też tu Państwu w tej chwili pokazujemy na ekranie. Ja do tego dodaję jeszcze kropli ziołowych, które mają podobny skład. Takie połączenie, takie uderzenie w tą chorobę często sprawia, że już po pierwszym dniu pacjenci mają się dobrze. Czasami osób, które mają nawracające dolegliwości, sugeruję, żeby mieli na zasadzie na wszelki, tak zwany wszelki wypadek takie preparaty u siebie w domu, bo one jak nie w jednym roku, to w drugim na pewno się nam przydadzą, bo niestety infekcje pojawiają się często, zwłaszcza u osób, które mają obniżoną odporność, a odporność obniżona może być przez wszystko, nawet przez stres przewlekły, który to odporność obniża. Także można na początku stosować zioła. Oczywiście, gdy jest taka potrzeba, gdy pacjent wysoko gorączkuje, leki ziołowe nie przynoszą efektu, wtedy należy pamiętać o lekach syntetycznych. W ogóle należy pamiętać o tym, że jak mamy jakąkolwiek niejasność, niepokój, to warto zasięgnąć porady lekarskiej. Nie takiej przez telewizję, przez ekran komputera, tylko taki rzeczywiście idzie się do lekarza i lekarz decyduje, bo trzeba pamiętać, że choroby infekcyjne, zwłaszcza wirusowe, mogą mieć poważne powikłania. Sponsorem programu był Bonimet, producent naturalnej witaminy C.